Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w kolejnej sesji nagraniowej z gry Crash of the Titans, albo po prostu zagrajmy w Crash of the Titans. No i dobra, pamiętacie, że ostatnim razem skończyliśmy na 13 epizodzie i teraz się zastanawiacie, czemu tutaj jest złoty Mojos? Otóż jest tutaj złoty Mojos dlatego, że poza anteną, po ostatniej sesji nagraniowej, stwierdziłem, że zrobię sobie mały rant tych wszystkich epizodów, gdzie brakowało mi potrzebnych masek Mojo. No i jak widzicie, tutaj sobie ponadrabiałem wszystko, co trzeba. Tak więc od 1 do 13 epizodu mamy wszystko zebrane. Jak zresztą tutaj widzicie na załączonym obrazku. No i cóż, dzisiaj chciałbym, żeby to była ostatnia sesja nagraniowa, lecz nie tym razem, ponieważ dzisiaj robimy przedostatnią sesję nagraniową, gdzie plan jest taki, żeby przejść od 14 do 18 epizodu, łącznie z 18 epizodem. I zanim ktokolwiek mnie się zapyta, dlaczego tak? Otóż myślę, że to wszystko wam wyjaśnię w trakcie poziomu, do którego w zasadzie już możemy wchodzić, tak więc bez zbędnego przedłużenia, let's do it! Episode 14, Family Tree. No, i zaczynamy sobie Family Tree, czyli drzewo rodzinne na polskie, albo drzewo życia. Nie no, drzewo życia to byłoby, gdyby było Family, Tree Life, albo Life Tree. Tak czy siak, już na samym starcie mamy concept art, którego sobie zabieramy. I nie muszę chyba tutaj mówić, że lokacja jak najbardziej jest bardzo ładna. W sensie bardzo mi się podoba ogólnie sama ta lokacja. Muzyka, którą ogólnie słyszycie, to jest muzyka z bodajże epizodu numer 2. Tutaj niestety nie pamiętam, ponieważ ta muzyka w zasadzie też leciała w pierwszym epizodzie. Tak, czekaj, to ona leciała w pierwszym epizodzie, tak. Jezu, jak głupi. Dawno nie nagrywałem Of The Titans. Ostatni raz, kiedy nagrywałem, to było z jakieś plus minus 2 tygodnie temu. Ale ogólnie lokacje bardzo lubię. Kiedy grałem ze znajomym, w zasadzie to 6 lat temu? 6/5 lat temu? 6/7 lat temu. To generalnie tutaj mieliśmy mały problem, jeżeli chodzi o ten epizod. Bowiem nie potrafiliśmy za bardzo się poruszać i zawsze kończyło się to tym, że albo wylatywaliśmy za burtę, jak to się mawia, albo po prostu żeśmy wylatywali i tracili życie. No dobra, no to zjeżdżamy. Uwaga na bomby, bo HP możemy stracić. Tutaj mamy piórko, które nas przyspiesza. Nice. Okej, wszystko pod kontrolą mamy. Tutaj musimy mieć w miarę pełne HP, dlatego że dzisiaj będziemy walczyli z nowym Tytanem, który debiutuje właśnie od tego epizodu. I swoją drogą jednym z najgorszych Tytanów, bynajmniej dla mnie. I mamy nowy typ miniorków, ale o tym to oczywiście za chwilę. Okej, musimy teraz osiąść Scorporillę i oczywiście wszystko zniszczyć. Bułka z masłem. To jest mega proste zadanko. O, i oto nasz nowy typ tych minionków. Dokładnie nazywam się Woodoo Bunnies. Szczerze powiedziawszy, jeden z takich średnio lubionych moich minionów. Ze względu na to, że jakoś tak nie przepadam za nimi. Po prostu nie pałam do nich jakąś super sympatią. No cóż, to jest moje zdanie. Nie każdy musi oczywiście je szanować. No i oczywiście challenge zrobiony jak najbardziej na plus. Za pierwszym razem. Bez zbędnego tutaj przedłużenia, bez zbędnych ceregieli. Ja mamy dopiero 5 minut na nagraniu. Więc dobra. Czemu mam 41 żyć? Otóż, powtarzając każdy z epizodów, jak wiecie, bądź też i nie, to wbijamy kulki Mojo, które oczywiście nam podbijają
nie tyle co punkty, co jeszcze możemy dzięki temu życie zebrać. No i mi się tak udało, powtarzając wszystkie epizody, zebrać życia. Co oczywiście będzie... Co oczywiście dzięki temu będę przygotowany chociażby na 17 epizod, który będzie najgorszym epizodem w tej sesji. Bo ja już wiem, że to będzie najgorszy epizod, biorąc pod uwagę, że będziemy walczyli z UKUK. I to nie jest żaden spoiler, ponieważ UKUK był tutaj bossem i w zasadzie to jest drugi raz w serii, kiedy on jest bossem, bo pierwszy raz był w Crashu Twinsanity jako osobny boss, bez Cortexa, oczywiście. I tak, dowiedziałem się oczywiście, ponieważ nie pamiętałem nazwy tego oto przedmiotu, który teraz się świeci na złoto. Otóż to jest Freejack Mask, czyli innymi słowy maska Freejack, która powoduje, że każdego tytana bierzemy na hita. I ja jakoś tak nigdy nie mogłem zapamiętać nazwy tego i zawsze, kurde, mi się ona, nie wiem czemu, myliła. No ale na szczęście, kurde, teraz się wyuczyłem, więc chyba jest wszystko git i jest wszystko pod kontrolą. Tak więc schodzimy z tytana i my. Został na hita wzięty, przy okazji się wyleczyliśmy i wszystko git. Tak więc możemy teraz opuścić Majorum i lecimy dalej z Koksem. Czas na taką... W zasadzie to już oficjalną konfrontację z Voodoo Bunnies. Okej. Więc z tego co widziałem tutaj, największy combo jaki można zrobić to jest 35, więc postarajmy się to uczynić zatem, więc jedziemy. No na razie nie wyszło niestety. Może będzie runda druga tutaj z nimi, chociaż nie, tutaj już nie będzie. Więc będziemy musieli pójść do góry. A wielka szkoda, kurde. Masz skopniaka, kurde, w mordę. Co ty se będziesz mnie tutaj atakował? Więc jak nie z nimi, to będzie trzeba chyba zrobić combo na nowym tytanie. Co oczywiście będzie też... No, troszkę trudne. W ogóle dziwi mnie fakt, że nie ma żadnego spybota na drodze. Bo szczerze chciałbym zrobić tutaj 100%. Oczywiście mi się nie uda zrobić takiego ultra 100%, ponieważ trzeba tak czy siak będzie zrobić backtracking tutaj, ponieważ to jest poziom z tego co wiem, który posiada bodajże 8 masek Mojo. W ogóle bardzo mi się podoba tutaj to wejście do tej, do tego drzewa, nie? Mega fajna sprawa. Ogólnie nie wiem czemu, ale cała ta lokacja, całe to wielkie drzewo kojarzy mi się z skasowanym poziomem z Crasha Twinsanity pod nazwą AKUK Tree. Tak jakoś mi się skojarzyło. Być może się mylę, być może mam rację, a może ktoś też ma podobne spostrzeżenia co do tej oto lokacji. Tak jakoś mi się skojarzyło. Przynajmniej będę miał kolejną sesję nagraną i będę w razie co przygotowany na jakieś takie, wiecie, niedogodziwości, whatever. Bo Crasha Titans będziemy niedługo kończyć i później zabieramy się za wersję Game Boyową. Ta, to była prezentacja nowych Titanów, czyli Butler. Jezu, jak ja nienawidzę tych skurczybyków. Jezus Maria, to są chyba jedne z gorszych tytanów. No jak widzicie, kurde, dwóch na jednego to banda łysego. Oczywiście musieli to zaprezentować. Jezus Maria, co ja tu najlepszego wyczyniłem? Combo Kiga na sam... O Jezus Maria. Ja pierdziele. No, tak więc to jest Butler, jak widzicie. On ma tutaj taki specjalny oto atak, czyli kwadrat, trójkąt, kwadrat. Zresztą już go zaprezentowałem. Ale kurde, nie sądziłem, że mi się to uda. Jezus Maria, co ja tutaj najlepszego wyczyniłem, moi drodzy. Ej, jestem naprawdę pod wrażeniem, bo będąc szczery, jak grałem w tę grę na hard ze znajomym, to mi się nigdy coś takiego nie udało.
Aha, i battlerzy scharakteryzują się tym, że one się nie pojawiają tak jak zwykłe tytany, czyli po prostu wiecie, nagle się tytan pojawia i bęc, mamy tutaj tytana. One po prostu z drzewa spadają, bo w końcu to są nietoperze, no nie? Więc taka oto mała mini ciekawostka. One po prostu z tego drzewa upadają. Dobra, uwaga. Łohoho! Dobrze wykombinowane. I kolejny raz dobrze wykombinowane. Widzicie, dobrze, że ja tego nie zrobiłem na poprzedniej sesji, bo kurde, wtedy to byłyby fejle, maraton, faili, rage'y i tak dalej, nie? A wiecie, skąd ja to wiem? Stąd, że jak już w jednym epizodzie failuję, to później spada na mnie taka klątwa, no nie? Dlatego lepiej, wiecie, przespać się i po prostu na drugi dzień zrobić kolejną sesję, chociaż między tą sesją a poprzednią to jest różnica 2 tygodni co najmniej. Dobra. Tu widzę, że się tak niestety butler nie dogadamy. Oj, 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 oj. To będzie złe. Dobra, udało się. Odzyskałem, kurde. Odzyskałem, że tak powiem, kontrolę nad butlerem. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Trzeba się już pozbyć tych dwóch i będzie git. Dobra, teraz ten ostatni został. Tak jest. Mamy teren oczyszczony. I tylko jedno życie straciłem. To jest w ogóle ciekawe. Dobra. Jesteśmy teraz tutaj. A, to jest ta sekcja. Dobra. Pamiętam, że tutaj też za młodu chciałem powiedzieć. No w sumie to jest trochę taki za młodu. Tylko, że tym razem, wiecie, to jest, nie wiem, 6 lat różnicy. To pamiętam, jak tutaj żeśmy się ze znajomym przypadkowo skąpali. Bo wiecie, chcieliśmy wysiąść szybko z tytana i polecieć na drugą stronę, a przypadkowo Crash zamiast polecieć na drugą stronę, to skąpał się w tym szlamie. I tak uważam, że ta lokacja jest bardzo piękna. Jedna z piękniejszych, jak nie najpiękniejszych. Mam tylko nadzieję, że wszystkie spyboty uda mi się zniszczyć. No i oczywiście wszystkich Woodubunnies pokonać. Mówię, ja do nich absolutnie nic nie mam, ale jakoś tak wkurzające to są minionki. Może też wyrażam to zdanie przez to, że mogą, wiecie, tą burzę ogarniać całą. W sensie, że mogą wywoływać burzę. Przez co piorun może nas trafić. A wy jakie macie wspomnienia z 14 epizodem? Piszcie w komentarzach, bo jestem aż ciekaw. Ogólnie fajnie byłoby, gdybyście napisali, jakie macie wspomnienia z każdym innym epizodem z tej gierki. Może dla was jakiś był trudny, może był łatwy. Jestem po prostu tego ciekaw. O, i 41 życie. Fajnie, mamy nadrobione wszystko. Super. Ogólnie może jakiś Woodubunnies się jeszcze znowu zrespi? Nie pogardziłbym, wręcz przeciwnie, bym się bardzo ucieszył, gdyby coś takiego miało miejsce. Nagrywam wszystko? Tak, nagrywam. Muszę tutaj co jakiś czas spoglądać, dlatego że na razie mi się bardzo fajnie komentuje i nie chciałbym, żeby to wszystko, wiecie, szlak trafiło. 42 życie. Nice! O, i grzybki odbijające. Fajnie. W sumie to jest trochę recykling tego, co mieliśmy już w drugim epizodzie, I guess, ale no, nie ma co tutaj narzekać. Ważne, że chociaż jest to jakoś fajnie dopasowane. I ten wschód słońca jest bardzo piękny w tym epizodzie. Ogólnie bardzo szanuję, bardzo, że tak powiem, ładnie to wszystko graficznie wygląda. I jest naprawdę wszystko cacy.
Jestem z tego dumny. Jestem dumny, że mogę nagrywać serię z Titansów. Serio. Bez kapy żadnej. Zaraz będziemy mieli 1 500 000 tych mojosów zebranych. Chyba jakieś kolejne żyćko wleci. Bo spoiler, upgrade'ów już żadnych nie zdobędziemy. A dlaczego? A pokażę wam, jak skończymy epizod. Fuck! Czyżbym gdzieś pominął Woodubanis? Chyba, że oni będą tutaj na końcu, bo z tego co wiem, tutaj już jest koniec tego. Koniec poziomu. Wiadomo, łatwiej byłoby tę serię nagrywać w koopie, bo wiecie, grając na hardzie to Carbon Crash mógłby ten... Mógłby... Tutaj oczywiście zaatakować jednego nietoperza, a ja bym kolejnego zbił, no nie? Ale no niestety nie ma tak łatwo. Okej. Należy uważać. Jest! O to chodziło. Dobra, przysiadamy się. Sytuacja jest dosyć poważna teraz. Okej. Spyboty mamy wszystkie. Uwaga. Jezu, ale to jest easy, what the fuck? Dobra, to jednak nie jest easy do końca. Dobra, troszkę się przeliczyłem. Jakkolwiek to brzmi. No dobra, to już się przestaje robić śmieszne. Okej. Aaa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 
Dobra. Załatwimy to prostym spin-atakiem. Okej, nie załatwimy tego prostym spin-atakiem. Ja pierdzielę. Dobrze! Dobrze! Awesome Voodoo Bunnies! No nie gadaj, że ja kurde ominąłem Voodoo Bunnies! Chyba, że oni się teraz w nieskończoność będą tutaj spawnić. Dobra. No!
Dawaj jeszcze, kurde, czterech, jeszcze czterech. Proszę. Dobra, jest! Mamy to! Mamy to! O kurde! Dobrze, wszystko zebrane. I nie będę musiał tego powtarzać w zasadzie. Uga buga! Uga buga! Dobrze, jest, ale ogarnięte to zostało ładnie. Czemu nie mogę zapisać? What? Chciałbym zapisać. Co jest grane? No, zapisz tutaj. Uka 3. W pierwszej grze Crash Bandicoot na Middle Island znajduje się duże, nienazwane drzewo. Wielu fanów pomyliło go z drzewem Uka, ale okazało się to nieprawdą, ponieważ wyspa Wumpa miała być na zupełnie innej wyspie niż Middle Island.